Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego. Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Rozpoczynamy naszą audycję. Prowadzący najlepszy, czyli ja, Cyprian Gutkowski, no i moi dwaj goście, którzy są ze mną praktycznie cały czas, bo to podcast procesowy. A więc jak procesowy, to jeden z gości po mojej lewej stronie w Teamsach, Maciej Pyznar, lewy narożnik. Dzień dobry, czerwone spodenki, tak? I prawy narożnik w niebieskiej marynarce, Kamil Gapiński, witamy serdecznie. Dzień dobry, cześć wszystkim. Słuchajcie, dzisiejszy podcast procesowy, nie to, że może nic się nie dzieje, ale troszeczkę chcę się cofnąć do czasów marca, bo na początku marca wyszedł piękny europejski dokument, Cyfrowa Dekada Unii Europejskiej, czyli Cyfrowy Kompas 2030, który opisuje cele i wyzwania tak naprawdę szeroko rozumianej cyfryzacji gospodarki Unii Europejskiej. Realizacja tych celów tak naprawdę ma zwiększyć technologiczny potencjał Unii i przygotować jej obywateli, a także firmy, jak również instytucje na zmiany społeczno-ekonomiczne. Jest to jeden z dokumentów, który porusza też kwestię COVID-u dość jasno, że w związku z COVID-em on powstaje, który nam uzmysłowił ten COVID, że rzeczywiście ta cyfrowa obecność jest bardzo konieczna, zwłaszcza jeżeli chodzi o sprawy urzędowe i możliwość ich załatwienia. No i tutaj właśnie pozostawione zostały takie cztery filary, na których ma stanąć ta cała cyfryzacja Unii Europejskiej, ale gdzieś w tych czterech całych filarach również jest mowa o cyberbezpieczeństwie. Nie wiem, czy ktoś z was chce pomówić te cztery filary, czy to ja powinienem powiedzieć o czterech filarach, które pojawiają się. Słyszę ciszę, więc nie wiem, czy mnie wyrzuciło. Pokazywałem na ciebie. Tak, dobrze, więc w takim razie ja rzeczywiście są cztery. Pierwsze jest to wykwalifikowane cyfrowo społeczeństwo i wysoko wykwalifikowani profesjonaliści w dziedzinie cyfrowej. To jest możliwe dzięki ogólnie rozwojowi, nauczaniu, jak i drenażu innych geograficznych terenów, tak, przez Unię Europejską, poprzez to, żeby mieć wysoko wykwalifikowanych specjalistów, a też zmierza do tego Unia Europejska, żeby 80% populacji Unii Europejskiej potrafiło posługiwać się cyfrową technologią. Bezpieczna, wydajna i zrównoważona infrastruktura cyfrowa jest to drugi tak naprawdę punkt, drugi filar. Trzeci, transformacja cyfrowa przedsiębiorstw. I czwarty, cyfryzacja usług publicznych. Chodzi o to, żeby można było wyciągać, żeby każdy tak naprawdę mógł wyciągać swoje dane z urzędu, jakiego potrzebuje w każdym miejscu na świecie, również z dokumentacją medyczną. Wszystko to ma być dostępne dla obywatela Unii Europejskiej po prostu poprzez kliknięcie w odpowiedni guzik na jego komputerze, smartfonie, jak zwał, tak zwał. Natomiast no, teraz do was pytanie, żebyście może troszeczkę bardziej szczegółowo mówili. Ja miałem ten łatwiejszy element i powiedziałem po prostu o podstawowych rzeczach, które przewiduje ten dokument. Natomiast Maciej Pyznar na pewno będzie chciał poruszyć tutaj kwestie dotyczące tych czterech filarów, o których powiedziałem. Także Maćku, oddaję ci głos. Dziękuję, Cyprianie. Może na wstępie powiedzmy, że jest to dokument na poziomie strategicznym, tak? Że tak powiem, nawet może wręcz wizjonerskim, tak? W sensie, że przedstawia jakąś wizję teraz w 2023 roku. I właśnie myślę, że o nim byśmy nawet, Maćku, przepraszam, że ci przerywam, ale myślę, że o nim nawet byśmy nie rozmawiali, gdyby nie to, że byśmy go po prostu znali za pobożne życzenia pewnie, tak? Gdybyśmy spatrzyli na niego tylko z punktu widzenia strategicznego, że to fajne, pobożne życzenia, ale jest tam dość jasno określony budżet i finanse, które są na to przeznaczane, są bardzo duże, w związku z czym nie do końca bym to nazwał pobożnymi życzeniami, tylko jednak jest to dokument, który coś oznacza i do czego będzie Unia dążyła. Także już oddaję ci głos. Nie chodziło mi o to, żeby mówić, że to są pobożne życzenia, tylko raczej odnieść się do tego, że trudno szczegółowo omówić dokument, który jest jednak na poziomie strategicznym i dość ogólnie opisuje to, co chce Unia osiągnąć w 2030. W każdym razie, tak czy inaczej,
Zafrapowało mnie jedno słowo, którego użyłeś, czyli drenaż innych obszarów geograficznych. A rozumiem, że pijesz do tego, że w tym dokumencie jest bardzo fajna statystyka dotycząca jakby zatrudnienia, bo według tego dokumentu w 2019 roku w Unii Europejskiej było 7,8 miliona specjalistów IT i przewidywany był roczny wzrost tej liczby o 4,2%, co w kontekście jakby celu tego, żeby 2030 było 20 milionów wykwalifikowanych osób z obszaru właśnie IT, no to po prostu nam brakuje trochę i po prostu ten cel jest niemożliwy do osiągnięcia. Ale co więcej, i co z naszego punktu widzenia jest istotne, no to Unia wskazuje, że no są tutaj tak zwane kluczowe obszary i między innymi wymienia cyberbezpieczeństwo jako ten kluczowy obszar. I to, co ty nazwałeś drenażem, no to wydaje mi się, że po prostu jest jednym ze sposobów na to, żeby zasypać tę lukę, tak? No bo jeżeli 4,2% tylko rocznie będzie nam rosło, to znaczy, że w 2030 po prostu nie będziemy mieli tych 20 milionów i trzeba tę lukę czymś uzupełnić. Wydaje mi się, że jest to zupełnie naturalne, że będziemy starać się pozyskać specjalistów z tego obszaru, no spoza Unii Europejskiej, tak? No. A te 20 milionów to jest jakby założenie dla wszystkich specjalizacji IT. Nie tylko to mówimy o cyberbezpieczeństwie, tak? Tutaj warto to określić. Tak, nie ma właściwie podanych, nie ma podanej konkretnej wartości, która by stanowiła o tym, ile takich cyberspecjalistów chcielibyśmy mieć za te 9 lat, tak? To akurat prawda. 9? A, no tak. No tak, 9 no, lat, już ale... Już 9 lat, tak, tak. Nie, no to jest mowa o tym, że potrzebnych jest 20 milionów ekspertów, no z kluczowych obszarów, takich jak na przykład między innymi cyberbezpieczeństwo, tak? Ja tylko powiem jedną rzecz, jeżeli też jeszcze mogę. Rzeczywiście ja tutaj mówiąc na myśli drenaż nie miałem na myśli niczego negatywnego, bo jeżeli zapytam jakiegokolwiek specjalistę od boisk piłkarskich, to on powie, że drenaż to jest cudowna rzecz i przynajmniej nie będziemy mieli basenu narodowego, tylko stadion narodowy, ale właśnie rzeczywiście tutaj to było bardziej pozytywne. No nie oszukujmy się, no drenuje się słabsze ekonomicznie obszary po to, żeby zbudować coś wielkiego. I tutaj Unia Europejska stawia na tą swoją suwerenność, tak? Bardzo mocno jest określana suwerenność Unii Europejskiej. Ona chce być przestać zależna od Azji i Stanów Zjednoczonych, tak? Chcemy mieć rzeczywiście fachowców, którzy będą produkowali na rzecz Unii Europejskiej w Unii Europejskiej. Czy cyfrowa suwerenność, nie? Tutaj warto to jeszcze podkreślić jeszcze raz. No tak, to też się wiąże jakby z tym takim postulatem zmierzającym do ograniczenia jakichkolwiek cyberryzyk związanych no, z potencjalnym chodzi tutaj mi o to, co tam wspominają o tym, o tych centrach przetwarzania danych na przykład, tak, które są gdzieś tam poza granicami Unii Europejskiej, gdzieś tam stwarza to jakby kolejne ryzyka, tak? I tutaj też jakby ten temat został podjęty, więc w takim też sensie praktycznym ta cybersuwerenność przez Unię Europejską jest tutaj postrzegana. Ja bym jeszcze na chwilę wrócił do tych kadr, bo kadry decydują o wszystkim. Nie, to zagadka, z kogo to cytat. W każdym bądź razie w tym dokumencie Unia Europejska i Komisja właściwie wskazuje, że ponad 70% przedsiębiorstw wskazuje braki w kadrach w tego obszaru jako przeszkodę do inwestowania, tak? No i rzeczywiście trzeba przyznać wprost, że większość firm zmaga się z tym, że no trudno znaleźć dobrego kandydata, tak? I nie mam na myśli nawet dobrego, ale takiego, który też nie odleciał pod względem ceny za swoje usługi, tak? I oni też jedną rzecz fajną podkreślają, że pojawia się luka pomiędzy jakby pokoleniowa, tak? Pomiędzy tymi specjalistami starszej daty, a tymi młodszej daty. No i tutaj jakby to jest zauważane i no i próbują jakby znaleźć na to rozwiązanie, w tym między innymi właśnie to rozwiązanie, o którym mówił Cyprian, czyli pozyskiwanie jakby spoza Unii Europejskiej tych ludzi, którzy dysponują tymi kompetencjami, co akurat uważam za jakby słuszne podejście. Gdyż tak jak przed wejściem na antenę stwierdziłem, że z Cyprianem w rozmowie, no, że my też kiedyś do Wielkiej Brytanii jeździliśmy po to, żeby, że tak powiem, nas wydrenowali.
Tak, zgadza się. Kłóciliśmy się, ale zawsze konstruktywnie się kłócimy z Maćkiem, więc to w ten sposób wygląda przed wejściem na antenę, więc rzeczywiście była taka rozmowa. Natomiast no, tutaj jest jeszcze bardzo istotne, bo że w dokumencie pada tak naprawdę w samym dokumencie 5 razy słowo cyber security. To jest rzeczywiście coś, co się pojawia. O bezpieczeństwie sprawdziłem przez Ctrl F, stąd wiem, to znaczy w rzeczywistości jest 9, ale 4 razy w przypisach, 5 razy w dokumentach, z czego też 2 razy pada w użycie odwołanie się do Cyber Security Act, więc to też jest jako nazwa samego dokumentu, ale parę razy pada to słowo Cyber Security. I do czego zmierza ten dokument? Gdzie ma być bezpiecznie tak naprawdę? Bo tutaj jest też ważne o tej infrastrukturze. Czy możecie coś o tym powiedzieć, co Unia Europejska chce osiągnąć? Trochę o tym mówiliście, ale ja bym jednak tutaj właśnie to rozwinął. Także Maćku, jak możesz, proszę bardzo. Tak. Podkreśliłeś wcześniej jeden z filarów, czyli właśnie ta cyfryzacja administracji, tak? I tutaj właśnie jest ten obszar, w którym Unia jakby chce szczególnie to bezpieczeństwo zachować. Przede wszystkim jeśli chodzi o bezpieczną komunikację, tak? To wprost jest nazwane. I co ciekawe, Unia wskazuje w tym dokumencie, że chce rozwijać, no i musi inwestować w nowe kwantowe technologie, tak? I przede wszystkim w kontekście właśnie bezpiecznej komunikacji, tak? I transferu danych. Ultra secure zostało sformułowanie takie bardzo no, poważne. No, tak, no w każdym razie jest tutaj mowa o increased security of communication and data transfer. Przy okazji, jeśli chodzi o właśnie te technologie kwantowe. No, marzenie o kryptografii kwantowej, no to jest, nie wiem jak to nazwać, żeby nie było dobrze. W każdym razie sen wszystkich i marzenie. Ale tutaj Unia właśnie daje na kwantowy komputer, to jest, wiesz, budowa kwantowego komputera jako jedna właśnie taka podstawa. Nie wiem, czy to nie jest piąty filar tak naprawdę gdzieś w środku no właśnie, tego, który ma to zapewniać. No właśnie o tym mówimy, dlatego właśnie bezpieczeństwo w kontekście tej wizji, no musi, żeby w ogóle móc spełnić tę wizję, w której każdy z obywateli Unii Europejskiej może jednym kliknięciem dostać się do wszelakich zasobów, no musi się po prostu wiązać z bezpieczeństwem tej komunikacji, tak? No i to jest, bez tego po prostu nie jesteś w stanie tego spełnić. Dlatego właśnie inwestowanie w kryptografię kwantową, czy w, nie wiem, w technologie kwantowe, które zapewnią jakby bezpieczeństwo komunikacji, no jest po prostu istotne i no i te pieniądze tutaj na te inwestycje są po prostu przewidziane. Tam około 2 bilionów euro jest na budowę tego komputera kwantowego. To mi się wydaje w ogóle coś olbrzymią kwotą, musiałbym to jeszcze raz sprawdzić, ale rzeczywiście coś takiego się moim oczom ukazało. Natomiast tu można by wrócić, jak się ma do tego też szyfrowanie end-to-end, czy jednak ktoś po środku, kto zagląda i wtedy po co nam komputer kwantowy. Ale no okej, okay, no to już taka dygresja no nie, no mała. W sytuacji, jeżeli będziesz miał kryptografię kwantową, no to ktoś podsłuchujący w środku już właściwie zmieni komunikację wtedy, właściwie treść tej komunikacji. No ale to skoro prawo jedno zakłada, to więc mamy taką troszeczkę rozbieżność prawną. Ja myślę, że to się celów nie wyklucza, tak? Bo tak naprawdę łączny jest cel, jakby jest ten sam, tak? Czy go zapewnimy poprzez end-to-end encryption, czy poprzez komunikację kwantową, czy szyfrowanie kwantowe, no to właściwie cel zostaje osiągnięty. Zarówno nasze dane, jak i prywatne informacje są zabezpieczone, tak? No, jedno jest pewne, nie wynika Unia w to, jest, czy twój komputer tak nie jest zainfekowany jako endpoint, tak? No ale to jest zupełnie inna kwestia. Unia jest spójna w tych swoich dokumentach, ponieważ dyrektywa NIS-2, propozycja dyrektywy NIS-2 także się odnosiła właśnie do end-to-end, ale także NIS-2 przecież wspominała też, nawiązywała do tej kwestii tej cyfrowej suwerenności, a mam tu na myśli ten rejestr podatności, tak? Europejski. Te wszystkie działania gdzieś tam się wpisują, zazębiają, a więc no, ta spójność tutaj chyba to jest też taka jeden z tych kierunków strategicznych. Tak, ja z tego dokumentu jeszcze tak z interesujących mnie kwestii widziałem pomysł, bo no, to jest dokument strategiczny i tam nie ma wyszczególnionych konkretnych zadań raczej, co jakby założenia, pewne kierunki. No to ten pomysł sieci Security Operations Center, tak, to gdzieś tam się wybija jako interesujący. Nie wiem do końca, czy to nie jest też tak, że poprzez Security Operations Center trochę to komisja ma co innego tak naprawdę na myśli, bo jakoś trudno mi sobie wyobrazić taki działające sieci SOC na poziomie państwowym, które
no, monitorowałoby takie, taki rozległy obszar działania, tak, takie rozległe constituency. I więc tak naprawdę nie wiem, co mają na myśli, tak, mówiąc o sokach tutaj. Czy to są takie soki, jakie my znamy w biznesie na przykład. No ale to jest interesujące założenie. Pewnie jedno z takich, no i ogromne wyzwanie. Z każdego w zasadzie punktu widzenia, jakby nie patrzeć, tak, technologicznego, ludzkiego czy procesowego także. No ja myślę, że tutaj pewne podpowiedzią na to, czym to jest, jest opis tego, że to ma być powered by artificial intelligence, tak? Mhm. Czyli kto wie, czy to jest jakiś nowy rodzaj, tylko nowy sposób jakby obsługi tego Security Operations Center, bo można sobie wyobrazić, że w ramach sieci CSIRT-ów poziomu krajowego, które jakby w ramach dyrektywy NIS już funkcjonują, będą tworzone jakieś komórki, które tak akurat się będą nazywać, jak to jest Security Operations Center, tak? Ale dzięki tym inwestycjom w sztuczną inteligencję być może będą w jakiś sposób działać automatycznie, tak? I to chyba wychodzi na to, że to jest jakby ten pomysł na to, tak? Znaczy ja tutaj tylko nawiążę do tego, bo rzeczywiście sprawdziłem te dane kwotowe, które były, przepraszam, to tam te biliony to są w całości, natomiast na sam komputer kwantowy 2,2 miliarda, natomiast na sztuczną inteligencję 2,1 miliarda euro, więc to są olbrzymie kwoty. Jest to ten komputer kwantowy w zasadzie właśnie z tą sztuczną inteligencją, jest podany tak jakby w jednym miejscu, więc być może rzeczywiście to gdzieś są jakieś powiązania, które to pokazują i na to jest około 5 miliardów, 4,5 miliarda euro na te dwa projekty, więc to dość sporo pieniędzy tak czy siak. Natomiast no, zobaczymy rzeczywiście, co z tego będzie. Ta sztuczna inteligencja to rzeczywiście też mi przychodzi do głowy to, co, o czym mówiłeś, Maćku, że to raczej pewnie będzie próba zorganizowania tego w ten właśnie sposób. No logiczne jest, by korzystać z technologii, którą chce się rozwijać, także no, w obszarach no, takich jak wykrywanie, monitoring i cyberbezpieczeństwo, tak? No, Unia Europejska chce też właśnie mocno postawić na tą produkcję różnego rodzaju sprzętu rzeczywiście, który miałby być produkowany w Europie, miałby być made in UA. W związku z tym to też jest bardzo, bardzo istotna rzecz. To jest właśnie nawiązanie do tej suwerenności w cyfryzacji. Okej, okay, no. To tak się, z grubsza, że... nie? Tak. Dokument jest 27 stron i oczywiście jest na ogólnym poziomie, więc to może przejdźmy do innej inicjatywy Unii Europejskiej swoją drogą też, czyli tak, CRRT, tak? No to Kamil, proszę cię bardzo, ty zapowiedz jest coś takiego temat. Jak stała współpraca strukturalna, to jest PESCO, inicjatywa Unii Europejskiej, gdzie tam kraje, które chcą się, w kraju Unii Europejskiej, które chcą się zrzeszać w kierunku współdziałania w obszarze bezpieczeństwa, obrony, no i w tym gdzieś tam cyberbezpieczeństwa, mogą realizować jakieś wspólne projekty, no i gdzieś tam w ramach tego PESCO działa też zespół szybkiego reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa. Wydaje mi się, że to tylko taką po prostu przyjęli nazwę, tak? Cyber Rapid Response Team. Z uwagi na to, że nie ma więcej właściwie informacji o sposobie działania, no to mam wrażenie, że chodzi po prostu o zespół CERT składający się specjalistów tych krajów, które uczestniczą w PESCO, no, które by świadczyły jakieś usługi CERT-owe, tak? Natomiast no news jest taki, że na ten rok, który mamy dzisiaj, tak, Polska będzie przewodziła, tak? W sensie będzie koordynowała pracę tego zespołu szybkiego reagowania na incydenty komputerowe. No i tutaj jakby prym oczywiście będzie wiódł zespół certowy wojskowy poziomu krajowego. Maćku, chciałeś uzupełnić coś? Tak, chciałem zasadniczo powiedzieć, że jest mało informacji, ale zakładam, że to będzie działało podobnie jak coś, co w NATO nazywa się Rapid Reaction Team. Mhm. Takie zespoły w ramach komitetów, które w razie jakiejś potrzeby u jednego z państw członkowskich były w stanie polecieć w to miejsce i doradzać na wypadek
jakiejś konkretnej katastrofy w rozumieniu takim, że ci eksperci byli z różnych obszarów bezpieczeństwa, na przykład zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej czy czegoś takiego, wiem, bo sam byłem w takim członkiem takiego zespołu przez jakiś czas. Sprawdzanie tego Rapid Reaction, ale takiej grupy doradców. I chciałbym jeszcze uzupełnić jedną rzecz, mianowicie to w ramach tej inicjatywy PESCO Unia Europejska również jakby poszukuje narzędzi, tak? No bo oczywiście masz rację, że z punktu widzenia obecnego jakby, obecnej możliwości czy zdolności tego zespołu, to ogranicza się głównie do specjalistów, ale wiem, że Unia Europejska również otwiera projekty badawcze dotyczące właśnie wyekwipowania tego zespołu, tak? Czyli takiego mobilnego toolboxu, który taki właśnie Cyber Rapid Reaction Team mógłby ze sobą zabrać po prostu na, no, w miejsce, w którym, czy do kraju, w którym dany incydent cyberbezpieczeństwa się po prostu zdarzył, tak? No i to te zapytania odnośnie tych projektów dowodzą temu, że to ma być, no, zaawansowane zdolności do tego, żeby można było reagować. Ja to w sumie nazywam sobie takim mobilnym CERT-em, tak? Razem ze specjalistami, no i odpowiednim wyposażeniem, które pozwoliłoby na zarządzanie incydentem na miejscu, nie tylko zdalnie z krajów różnych. Tak, tych projektów badawczo-rozwojowych jest dość sporo. Jak sobie wejdziemy na stronę właśnie pesco-europa.eu, to w zakładkach projektowych, czy tam, gdzie znajdziemy informacje o właśnie o Cyber Rapid Response Teams, mamy dużo takich planów, projektów, które wiążą się z cyberbezpieczeństwem. Widzę tutaj jakiś Strategic C2 System for CSDP Missions and Operations, Cyber Threats and Incident Response Information Sharing Platform, więc ta współpraca jakby no nie zamyka się tylko oczywiście na reakcję, ale także jakby budowa tych zdolności. To teraz ja troszeczkę przewrotnie, panowie, bo obawiam się, żebyśmy się nie pogubili w swoich kompetencjach i zdolnościach, bo tutaj jedna rzecz jest taka, znaczy mam nadzieję, że nigdy się nie pogubimy, natomiast rzeczywiście jest tak, że czy nie za dużo już właśnie tych Rapid Reaction Teams, to jest niby NATO, to Unia Europejska, tylko nagle się okazuje, że to tak naprawdę pełnią ci sami ludzie, no nie ukrywajmy, tak rzeczywiście jest i tutaj jest tylko nawiązanie do tego, że czy my tych specjalistów nie liczymy, że to nagle są potrójne stanowiska, w związku z tym mamy tylu specjalistów, a to są ciągle ci sami ludzie i taki jeden człowiek jest wliczony za trzech specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Trochę przewrotnie oczywiście, wiem, że tak nie jest, ale troszeczkę to mówię dlatego, żebyśmy rzeczywiście nie pogubili się kompetencyjnie. Czy ktoś nad tym czuwa kompetencyjnie i to już taki bardziej apel do wszechmocnego, czy do jakiegoś jestestwa, które istnieje, żeby to wyglądało całkiem okej, żebyśmy tego nie zgłębili. Maciek neguje, więc dlatego Maćku, proszę bardzo, odnieś się do mojej wypowiedzi. Wiesz, że neguje co innego, tak? Ale to, wiem! To jest inna sprawa. Ja myślę, że to zawsze jest problem Unii Europejskiej i NATO, tak? No bo po prostu czasami trzeba zmienić kapelusz, a to jest ciągle ta sama osoba, tak? I to jest problem, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę jakby zarówno, no, ambicje, jak i rzeczywistość, no Unia chyba nie ma po prostu wyjścia, musi tworzyć własne tego typu zespoły, nawet jeśli one w jakimś sensie dublują to, co jest w NATO robione, tak? No przede wszystkim dlatego, że głównym i najsilniejszym członkiem NATO są Stany Zjednoczone, których interes bywa rozbieżny niż interes Unii Europejskiej. No i to gdzieś prawda. Tam to jest też ta kwestia pewnie taka, że tam, gdzie nie ma miejsca na interesy bilateralne pomiędzy takimi krajami ościennymi jak Polska, Łotwa, Estonia czy Finlandia, no to tam gdzieś będzie można to zrealizować właśnie w ramach takiego PESCO, gdzie ta współpraca będzie mogła się udrożnić, tak? Gdzie na tę współpracę można większy priorytet, współpracę w zakresie obronności, bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa można większy położyć priorytet niż, no, na przykład w NATO, tak, gdzie wiadomo, że wielkie mocarstwo, właściwie jedno wielkie mocarstwo i gdzieś tam pewnie Wielka Brytania czy Turcja odgrywają dużą rolę. Turcja jest w NATO? Turcja jest w NATO. Jest w NATO. Nie jest w Unii Europejskiej. Nie było FOPA, dobra.
Nie, okej. Okay. Wszystko jest jak najbardziej okej, okay, tylko wiecie, jedna rzecz mnie niepokoi, bo mówimy bardzo dużo o tych pracach badawczo-rozwojowych, tylko za te prace badawczo-rozwojowe z reguły płacą instytucje. U nas to jest, wiadomo, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, tak, NCBiR. I tutaj, jak pamiętam, kiedyś robiliśmy takie pewne badania dla małych, średnich przedsiębiorstw, którzy korzystają z NCBiR i dla nich największym problemem było to, że nie mogą korzystać w żaden sposób z tej wiedzy, którą zdobyły przy realizowaniu projektu. I to jest problem, że ty masz zapomnieć to, czego tak naprawdę się nauczyłeś, bo nie możesz tego wykorzystać nigdzie indziej za to, co zapłaciło nasz urząd, że tak się wyrażę. To jest straszna rzecz i tak naprawdę, ale no czy wiadomo, jesteś pewny tej rzeczy, bo... Jestem pewny tej rzeczy, bo to robiliśmy są te badania... projekty, które z założenia muszą być komercjalizowane, więc to... to tak, jakby ale... założeniem jest, że musisz z nich skorzystać. Ale w większości tak jest, jak mówię, tutaj akurat Kamil też uczestniczył w tych badaniach, robiliśmy takie badania i faktycznie to wynikało, że z tym przedsiębiorcy mają duży problem, że potem nie mogą użyć dużej części wiedzy, którą udało im się zdobyć w tych badaniach. I tak chyba nie powinno być. To apel do tego może, jeżeli słuchają nasz rządzący, żeby jakoś zastanowili się nad tym, czy nie warto tego zmienić. Maciek oczywiście się śmieje. No dobrze, no nie słuchają, ale może przypadkiem kiedyś na to trafią i zapali im się jakaś lampka, mam genialny pomysł. To podpowiadamy, to by był całkiem dobry pomysł, że jednak można korzystać z tego, co się robi w innych projektach. Myślę, że to jest ciekawy pomysł na podcast, żeby zaprosić kogoś, kto się zajmuje badaniami i rozwojem w ogóle. Też ocenia takie projekty. Nie wiem, czy to będzie możliwe, ale właśnie porozmawiać o tym właśnie w kontekście takich projektów cyberbezpieczeństwa, więc tak, bo to właśnie najważniejsze może zrównamy. Mhm. Będziemy się starać. No to jest właśnie takie wykorzystanie tego know-how, które gdzieś tam nabyłeś w projekcie i w sumie powinieneś się wykorzystywać, a tutaj masz zabronione, bo nagle ci każą zwrócić jakąś część dofinansowania, którą otrzymałeś z Narodowego NCBiR. Kardynał, że polski zespół jest teraz jakby koordynuje Rapid Reaction Team w ramach PESCO. A mamy nadzieję, że panie i panowie tam będą dobrze działać. Oczywiście nie mam tu wątpliwości. Jeszcze się wiele od siebie nauczą nawzajem z europejskimi kolegami i koleżankami. To takie stwierdzenie. Tak jest. Zgadzamy się z tym w 100% i życzymy powodzenia. Natomiast jeszcze teraz jeden temat. Tutaj Maciek ma przygotowany na temat RCB. Tak, także proszę bardzo. Ciekawe dlaczego. Tak, to oczywiście podpucha taka. Tak, no. Tak, pracowałem tam, no i z przykrością jakby przeczytałem tę wiadomość. Z drugiej strony, no cóż, no takie rzeczy się zdarzają i to jest koszmar każdego bezpiecznika, że wszystko masz bezpieczne, a ktoś ci tam coś podrzuci. Mówimy oczywiście o tym, że na platformie ArcGIS można było przez chwilę przynajmniej, nie wiadomo właściwie jaką, znaleźć dane osobowe ponad 20 tysięcy policjantów, strażaków, celników i pograniczników. No, z dość wrażliwymi danymi. I mówimy o tym nie dlatego, żeby jakby piętnować to, czy coś takiego, bo właściwie nie o to chodzi. No tak jak mówię, no to jest koszmar każdego bezpiecznika, że któryś z użytkowników coś takiego zrobi. Tylko raczej, żeby pokazać, właściwie w sumie chyba pochwalić trochę jakby reakcję, tak? No bo poza tym, że nie rozumiem, dlaczego ktoś, kto odkrywa coś takiego, pierwsze co robi, leci do niebezpiecznika, a nie do RCB, no ale być może jest mu trudniej znaleźć jakby kontakt, odwagę czy cokolwiek innego, żeby poinformować tych, których to jakby dotyczy, to należy podkreślić, że rzeczywiście RCB, no jakby po informacji od niebezpiecznika, no natychmiast to zdjęło. I, no i zgodnie z komunikatem podjęło zarówno wewnętrzne działania wyjaśniające, jak i będzie zgłaszać płodo, no jakby fakt taki, który mają miejsce. Najważniejsze z punktu widzenia jakby procesowego, teraz to jest po incident response zrobione, no jakby to, co zostało szybko to zdjęte, to jest ustalenie jakby skali potencjalnych skutków, tak, czyli żeby, o ile to jest możliwe, dowiedzieć się, czy i ile osób zdołało jakby ściągnąć ten plik, który zawierał te informacje, bo to może jakby pomóc w tym, żeby określić rzeczywistą skalę skutków i, no i potencjalne ryzyka związane z tym, że ta baza wyciekła. Tak? Więc to z punktu widzenia procesowego jakby tutaj wszystko odbyło się dobrze, w sensie otrzymujemy informacje, natychmiast jakby zdejmujemy to, no i rozpoczynamy jakby dochodzenie. Tak? I no, ja mogę tylko jakby powiedzieć, że to właściwie dowodzi tego, że ten
zdecentralizowany system, taki, który zawsze uważałem, że powinien być, no jakby działa lepiej, tak? No bo CERT rządowy ani CERT Polska jakby nie dowiedział się o tym, tylko jakiś tam użytkownik, mniej lub bardziej anonimowy. Najwyraźniej chyba tylko nie wiedział, co zrobić z tą informacją i dlatego skierował się do mediów. Tym niemniej ten nietypowy kanał komunikacji, pomimo że taki nietypowy, jakby zadziałał w rozumieniu takim, że szybko się udało tę bazę zdjąć. No i tu chwała za to niebezpiecznikowi, który w odpowiedni sposób zareagował również, a nie od razu publikacją, też i nagłaśnieniem nie wiadomo czego, tylko pierwszą rzeczą starał się dowiedzieć od zainteresowanego tak naprawdę, co się stało i dlaczego tak się stało. W związku z tym jak najbardziej chwała takiego dziennikarstwa nam trzeba w każdym zakresie. Natomiast, no dobrze, słuchajcie panowie, mi się wydaje, że wyczerpaliśmy temat przynajmniej tutaj tych zdań, chyba że ktoś chce jeszcze coś powiedzieć, bo ja tylko też mogę dodać, że to rzeczywiście jest okej, no nic więcej nie można zrobić. Najważniejsze jest wyliczenie tego, jaki skutek naruszenia może mieć wpływ na tych funkcjonariuszy. I tyle. No, jeżeli uda się to określić, że tam też niewiele się stało, to myślę, że nawet prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie będzie miał za wiele do ustalania w tej kwestii. Także zobaczymy. W każdym razie reakcja moim zdaniem jest jak najbardziej właściwa i tak powinna wyglądać, jeżeli chodzi o naruszenie związane z ochroną danych osobowych. Kamil jeszcze, tak, proszę może, bardzo. Może jedna rzecz. Powinniśmy więcej mówić w ogóle w branży cyberbezpieczeństwa o procesie informowania. Kogo najpierw na początku, jeżeli ci nie odpowiadają, no to do kogo innego się zwrócić, ponieważ widzimy, że cały czas są z tym problemy. No i jakby zwrócenie się do mediów, no jakby nie patrzeć w pierwszej kolejności, no jakby no nie jest dobrym pierwszym krokiem takiego procesu. I gdzieś tam może powinniśmy kiedyś jeszcze o tym trochę wspomnieć. Na pewno Mirek z Łukaszem mieli podcast na ten temat, ale dla przypomnienia, w tym przypadku akurat pierwsze, co należałoby poinformować właśnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, jeżeli by tam nie odpowiadali, a raczej wątpię, żeby na to nie zareagowali od razu, no to wtedy także szukać jakiegoś organu właściwego, który by mógł tutaj jakby innymi kanałami komunikacyjnymi się z RCP-em takim na przykład porozumieć. No i to jest taka uwaga generalnie dla podatności, dla wszelkiego rodzaju wycieków i tak dalej. Tak, no, nie bójmy się jakby rzeczywiście kontaktować z tym, bo to nie jest nic złego, wręcz przeciwnie, to działa na naszą wspólną korzyść. Ja tak mówiłem o tym, że CERT rządowy ani CERT Polska jakby nie wykryły tego, no ale ja nie oczekuję, że te dwa CERTy będą monitorować cały internet. Tak? No oczywiście. No, bo... Dlatego, że no po prostu nas, użytkowników, jest więcej i tak naprawdę to my pierwsi dowiadujemy się o tym, czy do nas przyszedł mail phishingowy, albo czy coś się dzieje, albo gdzieś jest jakaś informacja, której nie powinno być. Tak? Także w RCB działa całodobowa służba dyżurna, więc można w każdej chwili do nich zadzwonić i jeżeli będą potrafili pomóc, na pewno pomogą. Rzecz w tym, że rzeczywiście no jakby to informowanie jest niezwykle istotne, tak? No bo czas jakby reagowania w tym przypadku jest chyba najistotniejszy. No im szybciej się uda coś takiego jakby zdjąć, tym mniej osób złych mogłoby taką bazę pozyskać. Tak? Pełna zgoda, Maćku, rzeczywiście to nie był żaden zarzut ani do CERT-u krajowego, ani do GOW-owego, czy też do CERT-u MIL. Natomiast na pewno tutaj Kamil się zobowiązał, że narysuje szybki proces, jako fan rysowania procesów, tego jak informować. Na pewno zostanie dołączony od razu do podcastu, także będziecie mogli przejrzeć, jaki powinien być proces informowania o incydencie. Także okej. Tak, myślę, że może któryś numer do dziewiątek powinniśmy dodać, typu cyberincydent albo coś takiego, nie? Wiem, że tam wszystkie chyba już są dziewiątki zajęte, w sensie 9-9 któryś tam, tak, bo... No wiesz, teraz jest 112, słuchaj. No ale to może być trudne, bo już do pierwszego, że tak powiem... Wolnego. Centrum Powiadamiania Ratunkowego połączy, ale być może taki numer to by było coś, co by warto pomyśleć, jakąś kampanię zrobić. Myślę, że to by było dobre, tak? Ja wiem, że, no, ciekawe, że działa przy CERT-cie Polskę jakby numer taki, który dotyczy naruszeń w rozumieniu pedofilii czy czegoś takiego, tego typu przestępstw, no ale być może też zwykłych takich
Właśnie tutaj widzę bazę danych, której być nie powinna. Dzwonię tam. Zwykłych takich. Takie zwykłe, 20 tysięcy funkcjonariuszy. Mniejszych. Okay. Dobrze, słuchajcie, no to by było na tyle. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Był to oczywiście podcast Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń CyberCyber. Już nasz kolejny odcinek, który możecie wysłuchać w wielu aplikacjach. Sami wiecie tak naprawdę, gdzie nas znaleźć, a ci, którzy na nas trafili, to na pewno trafią na nas w tym samym miejscu za tydzień. Ale oczywiście są różnego rodzaju, nagrywamy podcasty zarówno procesowe, techniczne, no i jest też oczywiście nasz podcast co dziesiąty, który jest bardziej podcastem żartobliwym, jakieś takie rzeczy, które nas rozśmieszyły, czyli tak zwany zawór bezpieczeństwa i jeszcze podcast chmurowy, który prowadzi Marcin Frączak. Także rzeczywiście tych podcastów tematycznych u nas trochę, więc każdy znajdzie coś dla siebie. W związku z tym zapraszamy Was do wysłuchania, do komentowania. Jeżeli chcecie czymś się podzielić z nami, nie ma problemu, bardzo chętnie Was wysłuchamy i zignorujemy pewnie, ale próbować możecie. Dobra, dzięki serdeczne, do usłyszenia, trzymajcie się. Dziękuję Wam panowie, Kamil Gapiński i Maciej Pyznar. Dziękuję. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.